Dwa mecze siatkówki równocześnie rozegrano w hali przy ulicy Częstochowskiej. W pierwszym z nich o punkty w lidze wojewódzkiej walczyli kadeci siatkarza, którzy musieli jednak uznać wyższość rywali z Bełchatowa w trzech setach. Trener kadetów siatkarza Wieluń Zbigniew Gajda. Zbyszek porażka ze Skrą wstydu nie przynosi, ale chyba można było dłużej pograć w tym meczu piątkowym. Mam na myśli tą końcówkę meczu, gdzie 22-17 przegrywaliście, a nawet potem mieliście set bola, mimo to mecz się zakończył 0-3. Tak, ten mecz można było rzeczywiście przedłużyć. No, różnie mogły się losy tego meczu ułożyć, no ale no, stało się jak się stało, przegraliśmy. Z tego przebiegu tego meczu w miarę jestem zadowolony, bo dosyć ładne spotkanie, mimo że przegraliśmy. Mimo, że przegraliśmy, ale było dużo walki w tym meczu. Fakt jest niezaprzeczalny, że przegraliśmy ten mecz my własnymi błędami. Jakie detale zadecydowały o tej końcówce przegranej? Myślę, że w końcówce błędy w wyprowadzeniu ataku, w ogóle w całym meczu bardzo miękki atak. Problem, bo przez przekrój całego meczu mieliśmy w miarę dobre przyjęcie, wyprowadzaliśmy atak, ale mało skuteczny, tak? Albo to były błędy z naszej strony poprzez atak gdzieś w aut, w siatkę, albo był to zbyt za miękki atak, żeby mógł no, jakieś tam szkody poczynić w obronie zespołu bełchatowskiego i to były główne przyczyny naszej porażki. Co możesz więcej powiedzieć o swoim zespole? Jak długo pracujesz z tymi zawodnikami? Na co ich stać w tym sezonie? Może nie tylko w tym sezonie? No, pracujemy z częścią tych zawodników, spotykamy się już drugi rok. Część zawodników doszła do nas w czerwcu z drużyny Młodzików. Bardzo ciekawy zespół. Myślę, że są duże możliwości w chłopakach, ale to oni muszą też w to uwierzyć. Czego dzisiaj, no, przykładem jest to spotkanie z Bełchatowem. No, myślę, że trochę się też i chłopaki przestraszyli samej nazwy i postury przeciwników, bowiem przeciwnicy byli fizycznie zdecydowanie na innym etapie. Natomiast technicznymi umiejętnościami na pewno nie odbiegaliśmy. Ja myślę, że na niektórych pozycjach nawet przewyższaliśmy zawodników z Bełchatowa. Myślę, że chłopcy są w stanie zagrać w finale wojewódzkim kadetów, no ale to też będzie zależało od ich pracy, od ich po prostu wiary w swoje możliwości. Jakie są zasady rywalizacji? Ile jest grup, drużyn, która awansuje z grupy? Najpierw rozgrywki grupowe, 6 zespołów w każdej grupie, 4 drużyny z grupy awansują do części półfinałowej. I dopiero tam po dwie drużyny z tych półfinałów przechodzą do ścisłego finału. Myślę, że tutaj na pewno oglądaliśmy jednego z finalistów już Ligi Wojewódzkiej, dlatego że Skra ma już zapewniony ten finał poprzez zawodników, którzy występują w szkole mistrzostwa, uczą się w szkole mistrzostwa sportowego w Spale. W związku z tym jak gdyby z automatu mają ten finał zapewniony, co nie znaczy, że nie można zrobić im psikusa chociażby i w finale, ale to tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od chłopaków, od zaangażowania, od ich postawy. To był wasz trzeci mecz, wygrana z Pajęczną, z Libero Pajęczną, z Wifamą. Myślę, że z Bełchatowem nie tylko wy będziecie przegrywać. W kim upatrujesz tych najgroźniejszych przeciwników w walce najpierw o ten półfinał? Ja myślę, że tutaj najgroźniejszym przeciwnikiem dla nas będzie Lechia Tomaszów. Byłem no, z Libero Pajęczną już rozegraliśmy zwycięskie spotkanie z Wifamą. Również te dwie drużyny no, są zdecydowanie, na pewno Wifama jest zdecydowanie poniżej no, naszych, może nie tyle oczekiwań, więcej się spodziewaliśmy po prostu po tym zespole, będąc w Łodzi. No, złożyło się jak się złożyło, na pewno cieszymy się z tego, że
wygraliśmy. Codziennie siatkarz wygrywa w Łodzi z Wifamą. Znaczy akurat ja miałem takie szczęście, że w Łodzi... Często wygrywałeś, nawet jako seniorem. Często wygrywałem właśnie i to mnie cieszy. Natomiast, no ale no nie można tego opierać na szczęściu. W każdym bądź razie myślę, że na pewno do półfinału to jesteśmy jednym z faworytów oprócz Bełchatowa. A co dalej, no to zobaczymy. Powiedzieliśmy, że często wygrywałeś w Łodzi z Wifamą. Wiemy, kto w tamtej drużynie grał, przyszły mistrz świata. W swoim CV możesz powiedzieć, że pracowałeś z przyszłym mistrzem świata. Czy wśród swoich zawodników obecnych masz jakieś talenty? Już nie mówię na miarę Mariusza Wlazłego, ale na powiedzmy choćby uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ja myślę, że czas pokaże, dlatego że takich osób jak Mariusz Wlazły nie spotyka się codziennie. To jest całkiem inna materia. Byłem, pamiętam przynajmniej ja osobiście Mariusza z tego, że no, wykazywał się dużym zaangażowaniem i naprawdę chęcią gry, przynajmniej w tej drużynie, w której ja, w tym okresie, kiedy ja z nim pracowałem, i to gdzieś tam później było widać. Natomiast w tej drużynie również jest wielu, no może przesadziłem z tym wielu, ale jest kilka osobowości naprawdę godnych uwagi, ale to generalnie od nich będzie zależeć, czy pójdą właśnie śladami Mariusza, czy po prostu... Chodzi do tego SMS, chociaż pamiętajmy, że Wlazły nie był w SMS-ie. Nie chciał, wolał grać u ciebie, pamiętam. Ja powiem inaczej. Nie wszyscy grający na najwyższym poziomie w Polsce byli absolwentami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale będę cały czas powtarzał, że oprócz talentu ważna jest, najważniejsza jest praca. Jeżeli pewna grupa chłopców z tej drużyny wykona naprawdę solidnie swoją pracę i będzie do tych obowiązków bardzo solidnie podchodzić, niewykluczone, że kiedyś doczekamy się następców. Może no trudno będzie, Mariusz postawił tak wysoko poprzeczkę, że naprawdę no, życzyłbym sobie, żebyśmy mieli następcę, ale to będzie bardzo, bardzo trudna sztuka. W każdym razie no, na pewno w tej grupie młodych ludzi jest kilka osób, które jeżeli poprą to ten talent swój naprawdę dużą pracą, to mogą kiedyś naprawdę fajnie grać w siatkówkę. Tuż obok kadetów spotkanie sparingowe toczyli seniorzy siatkarze, którzy w jednym z ostatnich przed startem Ligi Wojewódzkiej sparingów wygrali z KS Kąty Czarnożylskie 5-0. Spotkanie toczyło się pod wyraźne dyktando Wielunian, którzy jednakże w czwartej z umówionych między trenerami pięciu partii wygrali zaledwie 26-24. Przypomnijmy, kto to jest Andrzej Strzała. Z czym powinien się kojarzyć kibicom z naszego miasta, a może z klubami również spoza Wielunia, z jakimi klubami? Myślę, że starszym kibicom tutaj z Wielunia nie trzeba mojej osoby przedstawiać, ale z tego co dobrze pamiętam, to do 2002 roku występowałem tutaj jeszcze w klubie WKS Wieluń. Nie było jeszcze wtedy siatkarza, później przeniosłem się do Opola, do AZS-u Opole, do wtedy pierwszoligowego klubu. Tam spędziłem 3 sezony i po spadku do drugiej ligi przeniosłem się do innego zespołu drugoligowego, do Rośka Syców. Tam spędziłem 4 sezony i to wydaje mi się, że chyba to był najlepszy okres w takiej mojej karierze siatkarskiej. Później były 3 sezony w drugoligowej Rząśni, później 2 sezony w OKS Olesno. Tam już spróbowałem, można tak nazwać, trenerskiego chleba. Myślę, że jest nawet ładnym sukces w postaci turnieju finałowego o wejście do drugiej ligi. No i po 13 latach wróciłem do Wielunia. Są to przede wszystkim chłopcy tutaj z naszego okręgu, Wieluń i okoliczne miejscowości. Jest kilku zawodników, którzy wcześniej występowali w drużynach młodzieżowych siatkarza. Są też zawodnicy, którzy występowali w tym dawnym klubie Siatkarz Wieluń. Mam tu na myśli Mateusza Sobieraja, który później też kilka klubów tu dokładnie zaliczył. I na tym chcemy bazować, na zawodnikach naszych z Wielunia i tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, z ościeżnych miejscowości. Kiedy zaczęliście treningi, może wyniki kilku spotkań kontrolnych? No, przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy w ostatnim tygodniu sierpnia.
z doświadczenia z poprzednich lat myśleliśmy, że liga ruszy pod koniec września, początek października. Okazało się, że liga rusza 14 listopada, więc praktycznie 2,5 miesiąca przygotowań, ale myślę, że to wpłynęło pozytywnie na przygotowania naszego zespołu. Mogliśmy spokojnie się przygotować do tego sezonu, który za dwa tygodnie rusza. W tej chwili rozegraliśmy 3 spotkania takie kontrolne, 2 na wyjeździe z ubiegłorocznym zwycięzcą trzeciej ligi województwa opolskiego z Gorzowem Śląskim. Tam wygraliśmy 3-2, później zagraliśmy na wyjeździe z Widawą, z drużyną, którą będziemy grać o punkty w naszej tutaj trzeciej lidze łódzkiej. Wygraliśmy to spotkanie 4-1 i w ostatni piątek graliśmy tutaj z drużyną, która występuje w wieluńskiej lidze siatkówki, z drużyną KS Kąty. Wygraliśmy to spotkanie 5-0. Jestem po rozmowach też z trenerem z Widawy i ma oddać nam sparing. Myślę, że to będzie w tym tygodniu, uda się to wszystko dograć, żeby ten sparing zagrać u nas na naszej hali. Trenujemy po to, żeby wygrywać. Chcemy jak najwięcej meczów wygrać, chcemy jak najwięcej takiej dobrej siatkówki pokazać tutaj naszym wieluńskim kibicom i przede wszystkim pokazać tą siatkówkę naszymi swoimi zawodnikami. Takim naszym celem jest znaleźć się w dwójce pierwszych zespołów w naszej lidze międzywojewódzkiej łódzkiej, żeby iść dalej do rozgrywek ogólnopolskich o tą drugą ligę. Jak się uda dojść do turnieju finałowego, to będzie super. Ale tak jak mówię, chcemy jak najwięcej meczów wygrać, jak najwięcej dobrej siatkówki pokazać i na tym będziemy się skupiać. Co wiesz o grupowych rywalach? Wiesz, kto będzie najmocniejszy, kto najbardziej wam zagrozi? Tak się tu w kuluarach mówi o drużynie z Sieradza, że to będzie, no niektórzy trenerzy nawet uważają, że ona jest poza zasięgiem całkowitym tutaj naszych drużyn trzecioligowych. Znam tych chłopaków, bo którzy tam występują, bo generalnie z większością z nich grałem gdzieś przeciwko sobie tam po drugich ligach, po pierwszych ligach. Ale ja uważam, że to jest... Wszystko zweryfikuje boisko, dyspozycja danego dnia, także poza Sieradzem i bodajże Kasztelanem Rozprza, o których coś wiem, gdzie widziałem jak grają, o innych drużynach to egzotyczne na razie nazwy są dla mnie.